Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Marcin Dubiel. Witam serdecznie. Cześć. Słuchaj, muszę zacząć od przeprosin, bo przed twoją walką z Paszą nie doceniałem cię i zaskoczyłeś mnie mocno, więc no, z obowiązku bycia szczerym przepraszam i gratuluję, bo zaskoczyłeś pewnie dużo osób, nie tylko mnie. Dziękuję. No tak, tak. Zaskoczyłem pewnie sporo osób. Dobrze by było, żebym nie zaskoczył ich teraz ponownie, bo jednak tutaj wszyscy obstawiają moją wygraną. To nie jest też takie wygodne posiadać na sobie taką presję, no ale powiedzmy, że chyba nie martwię się jakoś tą walką wyjątkowo. Słuchaj, właśnie chyba w większości pojedynków to ty nie byłeś faworytem, a tutaj jednak jesteś zdecydowanym faworytem i pytanie, jak się właśnie w tym aspekcie odnajdziesz? Tak jak mówię, to jest problematyczne. Zawsze byłem jednak z pozycji underdoga. Zawsze, gdy startowałem z pozycji underdoga, było mi wygodniej. W tej chwili no, kurs gdzieś tam chyba na niego jest 4-0, na mnie 1-18. Są jakieś takie delikatne, może nie tyle wątpliwości, co jakby czuję, że jest mi niewygodnie z tym, że to jest K1, a nie MMA. Wydaje mi się, że tutaj po prostu... formuła, wiesz, jest to dla mnie nowa formuła, no, pierwszy raz będę w niej startował i nie wiem po prostu, z czym się to może jeść, nie? Nie mam tym doświadczenia, więc jest to gdzieś tam wchodzenie na nieznane terytorium, ale miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś większych problemów. A nie uważasz, że właśnie ta formuła sprawi, że poświęciłeś na pewno dużo czasu, żeby szlifować tą walkę w stójce i w całej konsekwencji, no to pozwoli ci się dużo mocniej rozwinąć, jeśli chodzi o nas. Rozwinąć jako zawodnikowi MMA. Tak, znaczy zawodnikowi, to jest tak kurwa powiedziane. Zawodnikowi we freak fightach. Tak, zawodnikowi we freak fightach na MMA. Tak, wydaje mi się, że to będzie miało wpływ, dlatego cieszę się, że to się stało. Szczelniej trzymam gardę i mam nadzieję, że w walce też nie będzie to tak chaotyczne, jak bywało wcześniej. Marcin, zawodnikowi, bo powiem ci szczerze, że po części faktycznie walki toczone na galach freakowych, ale ja obserwuję ten twój obóz też pewnie już długo i też widzę, z kim współpracujesz, widzę, jakie masz osoby dookoła siebie, na przykład też Darię i ty generalnie chyba całość dookoła masz bardzo profesjonalnie przygotowaną, pomimo, że są gale freakfightowe. Tak, no ja się śmieję, że jak ja przyjeżdżam na walkę, to się czuję trochę jak Conor McGregor, bo mam po prostu człowieka od wszystkiego, ale mam gdzieś tam sprawdzonych ludzi, czuję się w takiej konfiguracji dobrze, więc póki mogę sobie też pozwolić na to finansowo, to jestem wdzięczny, nie tylko finansowo, to nie tylko o finanse się rozchodzi, ale w ogóle jestem wdzięczny, że trafiłem na te osoby i te konkretne osoby gdzieś tam się ze mną przygotowują i mnie wspierają. No i tak, i sztab jest bardzo profesjonalny i od trenerów po trenerkę mentalną, przez fizjoterapeutę. Mamy sprawdzony skład i mam nadzieję, że zdziała to też tym razem. Słuchaj, Fame Friday, jak to oceniasz? Bo generalnie powiem ci szczerze, że ludzie to zauważają, środowisko to zauważa, że niby Fame Friday, natomiast no powiem ci, gala bardzo mocno obsadzona i widać po tym, ile ludzi się zgromadziło tutaj dzisiaj, to pewnie podobnie liczba osób będzie wykupiona, podobna liczba osób wykupi pay-per-view, bo ta gala wcale nie jest gorsza na rozpisce, jeśli chodzi, nie wiem, o fejmy numerowane. Słuchaj, no nie ma co ukrywać, że ta gala powstała dlatego, że Fame zakontraktował zawodników w federacji, która po prostu przestała istnieć. I dlatego też pewnie to jest tak mocne. Chociaż nie wiem, czy mogę powiedzieć jedną rzecz. Nie, jednak jednej rzeczy powiedzieć nie mogę, ale jest to taka, że tak to ujmę, taka gala na dobitkę, więc fajnie, że ma taką mocną kartę i każdy będzie mógł tam znaleźć też coś pewnie dla siebie. A jako osoba ze środowiska uważasz, że Fame buduje coraz mocniej taki swój monopol na tym rynku? Uważasz, że to jest dobre, czy jednak ta konkurencja, ta wymiana zawodników, tak jak było z High League'iem, było też dobre? Generalnie sytuacja dla mnie z perspektywy, z pozycji zawodnika, sytuacja, w której Fame ma monopol, nie jest wygodna, tak? Bo zawsze lepiej, gdy jednak jest ktoś, kto jakiś konkurent, który będzie chciał więcej pieniędzy zapłacić i ta rywalizacja może pomóc mi zarobić więcej pieniędzy. Natomiast no, stało się tak, jak się stało. Zobaczymy, co będzie w przyszłości.
rywal był dobry i mocny, znaczy był przede wszystkim mocny i zyskiwał coraz więcej, jeśli chodzi o zasięgi i możliwości. No jestem ciekawy, jak to się rozwinie teraz. Słuchaj, wy macie w tym pojedynku realny konflikt, bo tak powiedział twój skonfliktowany z tobą Paweł Jóźwiak w innym wywiadzie. Możesz to potwierdzić? Że ja z Filipkiem, czy? Tak. Absolutnie nie. Okej, to tak mi tutaj Kasia sprzedała. Natomiast z Pawłem to się jednak nie darzycie sympatią. Nie. Absolutnie nie darzy. Wiesz co? Uważam, że... Szczerze mówiąc, czy on mnie przeszkadza, czy on mnie denerwuje, jest mi chyba raczej obojętny. No, mam wrażenie, że po prostu stary dziad chce sobie zarobić trochę pieniędzy, krzycząc i okej, no jego sposób. Ale czy ty się zapatrujesz na to w ten sposób, że dasz mu zarobić te pieniądze i chcesz mu utrzeć nosa? Na razie mam jakieś inne plany, więc może w przyszłości, ale na tą chwilę nie. Są twoje plany, czy federacja tak te plany nakreśla i już znasz tych przeciwników do końca roku? Z federacją wspólnie ustaliśmy, jakby jest jakiś zarys tego, kiedy mam wystąpić następnym razem i już wiem to. Nawet to, kiedy wystąpię po raz kolejny, wiedziałem już wcześniej niż to, że wystąpię tutaj, więc gdzieś tam jedno takie założenie jest, zobaczymy, czy to się uda. No i tyle. Ja przepraszam cię, słuchaj, ja jestem strasznie zmęczony robieniem wagi i muszę jeszcze coś zjeść, więc... Ja to rozumiem doskonale. Słuchaj, nie zatrzymuję. Dziękuję ci bardzo, że i tak znalazłeś czas. Ostatnie słowa do kibiców tylko? Dziękuję za całe wsparcie. Mam nadzieję, że tym razem też mnie będziecie wspierali i postaram się was nie zawieść. Ile zostało kilo? Kilo? 6,5 dzisiaj rano było. Nie wiem, ile teraz. O, zrobi. Do czwartku zrobi. Dam radę. Dzięki jeszcze raz.